W tym filmie pomówię o mniej znanej przez większość, ale bardzo przydatnej funkcji, która znajduje się w panelu maskowania w Lightroom. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj tu na dole pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale, kliknijcie też magiczny dzwoneczek, on będzie powiadamiał Was o nowych filmach na kanale. Warto też przywitać się w komentarzu poniżej, warto też napisać, co Was interesuje, jakie tematy chcecie, abym poruszył związane z Lightroomem, z czym macie najwięcej problemów. Czytam te komentarze, reaguję i jeśli mogę, to jakiś film dla Was specjalnie też nagrywam. W dzisiejszym filmie będę opowiadał o funkcji przedniej maskę z, czyli po angielsku to będzie Intersect Mask With. Wejdźmy sobie do modułu Develop, czyli wywołaj po polsku. Tak, na najnowszej wersji już wiecie, Lightroom jest też po polsku. Także wchodzimy do funkcji wywołaj. I teraz mamy sobie takie to zdjęcie. Takiego fajnego niebyliska. I teraz chciałbym troszkę tutaj rozjaśnić tą ciemniejszą stronę tego liska. Tutaj z lewej strony wpadało mocno słońce. Ja zdjęcie zrobiłem przy drodze. Te liski przyszły żebrać troszkę o jedzenie. Ta część jest trochę ciemna tego liska. Ja bym chciał ją troszkę rozjaśnić. I teraz mamy tutaj taką możliwość maskowania. Wchodzimy sobie, zobaczcie, w maski. Robimy sobie maskę liska. Ja już tutaj taką maskę liska, widzicie, mam. I teraz ja chcę, żeby ta maska działała tylko tu na część tego liska. Bo zobaczcie, ja tu myślę, że rozjaśnię sobie trochę tego liska. Dodamy delikatnie mu ekspozycji. Super. Delikatnie tu wyciągniemy troszkę jeszcze cienie. Myślę, że też dodam troszkę tu balansu bieli, żeby on bardziej tutaj ta chłodna strona, ta ciemna strona, ona była chłodna, to troszkę balansu bieli trzeba dodać, żeby się zbalansowała z resztą. Ale to powoduje, że działamy tutaj na całego liska. Teraz ta funkcja mniej znana w Lightroomie jest to przetnij maskę z, klikamy sobie tutaj na tej masce albo te trzy kropeczki, albo prawy przycisk myszki, bierzemy przetnij maskę z i teraz bierzemy, jaką maską chcemy na tą maskę wpływać i połączenie tych dwóch masek będzie tylko wyświetlane. Zobaczcie, ja sobie tu wybiorę w tym przypadku pędzel i teraz zobaczmy, jak ta maska wygląda. Ta maska jest tak zrobiona, że działa na całego liska i jest super, bo tu świetnie nam wybrało te włosy, całego liska nam zaznaczyło i tylko na tą część działamy, ale nie chcemy działać tutaj na tą część lisa, tutaj tą jasną. Chcemy tylko na tą ciemniejszą działać, prawda? I jak to robimy? Po prostu, jeśli weźmiemy tą właśnie funkcję przedniej maskę z i wybierzemy sobie pędzel, to teraz w miejscu, w którym będziemy malować pędzlem, tylko i wyłącznie będzie ta maska. Zobaczcie, ta maska na razie jest wszędzie, bo ja jeszcze nie użyłem tego pędzla, ale jeśli tylko pomaluję gdzieś tym pędzlem, to od razu widzicie, że maluję w tym miejscu, ale nie ma tego na całej masce. Dlaczego? Ta maska będzie pojawiać się tylko tutaj w całej masce, jeśli będzie znajdowała się w tym obiekcie, w tym lisku. Czyli te dwie maski muszą się nakładać. Czyli to powoduje, że mogę sobie tu malować, wychodzić poza tego liska i zobaczcie, ta maska trzyma się tego poprzedniego zaznaczenia i tylko na tą część działamy, co jest świetne, bo zobaczcie, teraz mogę sobie tu malować i rozjaśniać tego liska tylko tu, gdzie chcę. Zobaczcie, w ten sposób. Bardzo fajnie. Może troszkę to uszko tutaj też rozjaśnię delikatnie. Super. Mogę też tutaj troszkę ten ogonek rozjaśnić, jeśli bym chciał. Na przykład tak jak teraz trochę. I zobaczcie, jak wygląda teraz ta maska. Ja byłem ograniczony tutaj tą maską, malując sobie pędzlem, którym wychodziłem poza obręb, to jest nieistotne, bo ta maska musi się pokrywać z tą, żeby powstała ta główna maska. I w ten sposób to działa. Możecie też to zrobić troszkę w inny sposób. Wyłączmy sobie tą maskę w taki bardziej standardowy. Wybierzmy sobie nową maskę. Bierzemy sobie teraz jeszcze raz wybierz obiekt. Mamy zaznaczonego liska. Dodamy sobie tutaj, powiedzmy, tej ekspozycji troszkę, rozjaśnimy go, troszkę wyciągniemy też, jak poprzednio, cienie, troszkę dodamy tego balansu bieli. I teraz możecie to zrobić też w inny sposób. Zamiast przedniej maskę z, klikacie sobie, żeby ta maska się otworzyła i tutaj klikacie odejmij. I teraz na przykład wybierzmy sobie gradient liniowy. Możemy wybrać sobie gradient liniowy i wtedy zobaczcie, od tej całej maski inteligentnej odejmujecie ten gradient i powstaje Wam taka maska. Włączmy sobie tą maskę i teraz zobaczcie, możecie przeciągać sobie ją i jakoś tym gradientem też wybrać, co też jest całkiem spoko w niektórych sytuacjach.
też się to przydaje. Warto wiedzieć, że te maski, jak wiele narzędzi, czy w Lightroomie, czy w Photoshopie, można wykorzystywać w wielu różnych konfiguracjach i w wielu różnych opcjach. One dają ten sam efekt wyjściowy, ale nie zawsze tak łatwo będzie go osiągnąć. W niektórych opcjach będzie to trudniej osiągnąć, w niektórych łatwiej. Dlatego myślę, że warto znać tą opcję przednią maskę z i tutaj możecie sobie korzystać. To często przydaje się, jeśli korzystacie właśnie z zakresu kolorów albo z zakresu luminancji, czyli jasności. Przejdźmy sobie do następnego zdjęcia i na tym zdjęciu pokażę Wam bardziej skomplikowane tutaj opcje, w której właśnie przednią maskę z będzie się idealnie nam wpasowywała tutaj ta opcja, bo dzięki niej nasza praca tu, korekty tego, co ja będę chciał zrobić, będzie dużo łatwiejsza. Na początek powiem Wam, że to zdjęcie było zrobione w ProRAWie w iPhone 13. Jeśli macie iPhone'a 13 czy właśnie iPhone'y i korzystacie z ProRAWa, to wiecie, że wtedy wybiera się w Lightroomie tutaj profil Apple ProRAW i jeśli kupiliście sobie moją paczkę The One, paczkę narzędziową do Lightrooma, to w tej paczce znajdziecie też specjalny profil Apple ProRAW, polepszony oryginalny profil Apple ProRAW, ponieważ ten oryginalny profil, który jest tutaj, on niestety jest troszkę mniej kolorowy, ma mniej saturacji. Nie wyglądają te zdjęcia tak samo, jakbyście je zrobili bezpośrednio w JPEG-u w telefonie. Jeśli robicie dwa zdjęcia iPhone'em JPEG-a i RAW-a, to ten RAW jest mniej obrobiony, ma mniej kolorów, jest taki bledszy i jeśli chcecie go od razu, wiecie, wykorzystać, to musicie najpierw go edytować. Ja stworzyłem taki tutaj profil ProRAW The One i zobaczcie, włączenie tego profilu, przełączenie się z tego oryginalnego Apple ProRAW na mój ProRAW powoduje, że to zdjęcie wygląda od razu tak jak JPEG, który byście zrobili właśnie w iPhone'ie. Bardzo fajna opcja, jeśli dużo zdjęć robicie, macie dużo łatwiejszy start od razu, macie ten profil załadowany i od razu macie taką edycję wykonaną, jakby to wykonał iPhone. Tak samo kolory wyglądają. Także warto sobie z tego profilu korzystać. No dobra, ale teraz przejdźmy do tych naszych masek. Nie odbiegajmy od tematu. Wchodzimy sobie tutaj w panel maskowanie. I ja tutaj pomyślałem sobie, żeby na tym zdjęciu Wam pokazać właśnie taką sztuczkę, która świetnie właśnie wykorzysta właśnie tą funkcję przetnij maskę z. I teraz wybierzemy sobie zakres kolorów. Ja bym chciał sprawić, żeby te tutaj pasy żółte na drodze namalowane stały się takie niebieskawe. I wybieramy sobie oczywiście z maski tutaj zakres kolorów. I teraz musimy kliknąć sobie tą pipetą na jakiś kolor, który wybieramy. Zobaczcie, zaznaczył nam się ten żółty troszkę słabiej, także możemy sobie wcisnąć przycisk Shift i kliknąć jeszcze w drugie miejsce. Wtedy ten kolor, zobaczcie, jeszcze bardziej się tu wybrał. Możemy kliknąć sobie jeszcze w trzecie jakieś miejsce, żeby więcej tego żółtego koloru program zapamiętał. Czwarte miejsce, zobaczcie, mamy cztery tutaj pobory, ale w ten sposób, jak widzicie, działamy też patrząc po tej masce na te kolory tutaj, bo one są bardzo podobne, te kolory traw takich suchych. I teraz zmieniając kolor, powiedzmy, w ten sposób, wpływamy też, zobaczcie, na te trawy, a tego nie chcemy. No dobra, ale na początek zmieńmy sobie kolor na taki, jaki byśmy chcieli. No zobaczcie, ten niebieski, no do mnie przemawia. Taki niebieski, fajny właśnie. Pobawmy się tu jeszcze troszkę tymi suwakami. Wybraliśmy sobie w ten sposób. Dodajmy troszkę im tutaj kontrastu. Myślę, że możemy troszkę podbić tu przejrzystości jeszcze. Oprócz tego koloru, super. I teraz co zrobić, żeby działać tylko tutaj właśnie na te nasze kolory tu? No, co zrobić? No, najłatwiejszy sposób to jest po prostu wybrać opcję przetnij maskę z. I teraz wybieramy sobie po prostu pędzel. I teraz dopiero będziemy malować to, co chcemy, żeby było w tym kolorze niebieskim. Zobaczcie, tak po prostu przemalowujemy sobie po tych pasach. Możemy powiększyć sobie to zdjęcie 1:1, będzie nam dużo łatwiej. Możemy delikatnie tutaj, zobaczcie, żeby nie wchodzić, wyłączmy podgląd maski, żeby nie wchodzić na trawy, przy powiększeniu będzie nam łatwiej. Malujemy sobie tutaj pędzlem po prostu, zobaczcie, w ten sposób, bardzo łatwo, bardzo szybko, zobaczcie, raz
Już mamy niebieski pas. Zobaczcie, działamy tylko właśnie na ten jeden kolor. Nie musimy się zbytnio tu martwić też, czy wychodzimy poza maskę, czy nie. Bo jeśli wyjdziemy na ten asfalt, no to troszkę może tu zostawimy gdzieś jakiegoś zafarbu żółtego, bo może tu jest trochę ciepło od słońca, ale nie jest to aż tak istotne. Zobaczcie teraz ten pędzel, mimo że ja tu gdzieś wszedłem, on trzyma się, tylko tego zakresu się trzyma i tylko na ten zakres działa. I zobaczcie, w ten mega łatwy sposób, mimo że tym pędzlem troszkę wyszliśmy, działamy tylko i wyłącznie na ten zakres kolorów i do tego idealnie właśnie przydaje się ta funkcja przetnij maskę z, czyli po angielsku to jest Intersect Mask With. Naprawdę bardzo ważna funkcja, którą warto znać. Czasem naprawdę potrafi Wam oszczędzić dużo czasu w Lightroomie. Czasem możecie dojść do jakiegoś punktu, w którym stwierdzacie, ojej, ile to będzie roboty, ale okazuje się, że jeśli użyjecie właśnie funkcji Intersect Mask With, albo właśnie po polsku mówiąc przetnij maskę z, to wtedy ta praca Wasza staje się łatwiejsza, tak jak tutaj. Łatwo możecie sobie pomalować. Szczególnie to ma znaczenie, kiedy macie dużo jakichś kolorów i dookoła i trudno jest odmalowywać wszystko, a w ten sposób możecie po prostu pomalować to tylko, co chcecie. W taki łatwy, prosty sposób zmienić po prostu kolor. Zobaczcie tych pasów na drodze. Piękny, szybki sposób. Także to była dzisiejsza, szybka moja lekcja. Mam nadzieję, że przydatna, że coraz więcej dowiadujecie się o tych maskach w Lightroomie, które naprawdę od jakiegoś czasu mają tak dużą moc, że coraz mniej potrzebujemy wychodzić z Lightrooma bezpośrednio do Photoshopa, żeby tam robić jakieś właśnie zakresy kolorów, zakres luminancji, jasności. Możemy dużo rzeczy zrobić w maskach w Lightroomie. Ja też już o maskach na moim kanale kilka razy mówiłem. Możecie sobie odszukać te filmy, także warto pooglądać, nauczyć się dobrze tych masek, trenować samemu też, żeby rozwijać się i coraz więcej mieć możliwości takich łatwych korekt dzięki Lightroomowi i szybkich korekt robienia bezpośrednio w Lightroomie, bo to przyspiesza naszą edycję. Dzięki wielkie, kochani, za dzisiejszy film. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych filmów, kliknijcie też ten dzwoneczek, on będzie przypominał o nowych filmach na moim kanale. Warto wpaść też na mojego Instagrama, Słowik Inspiruje. Tam też rzucam ciekawe zdjęcia, ciekawe relacje z moich różnych wyjazdów, także serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!